No i witam serdecznie i zapraszam na kartkę z kalendarza na 17 listopada, jest to niedziela, 322 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Grzegorz, Hugo i Salomea oraz Alfeusz, Arabella, Dionizy, Drogomir, Drogorac, Elżbieta, Florin, Hugon, Jan, Jozafat, Roch, Sulibor, Wiktoria, Zacheusz i Zbysław. I wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. Nietypowe święta to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, Światowy Dzień Ubogich, Dzień Studenta, Światowy Dzień Wcześniaka, Ogólnopolski Dzień Bez Długów, Dzień Czarnego Kota i Dzień Baklawy. Przysłowie: od świętej Salomei zima jest w nadziei. Słońce jest do znaku Skorpiona, świt o 6.20, wschód o 6.58, zachód 15.43, strasznie, i zmierzch 16.21. Księżyc w znaku bliźniąt i zachodzi o 9.32, a wschodzi o 16.18. Cytat dnia. Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. I to powiedziała Maria Dąbrowska. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vloga. No i witam serdecznie z kawusią na balkoniku. Taki listopadowy, typowy poranek. Chociaż tutaj wrzosy, to by tak na wrzesień pasowało, nie? A mamy taki listopadowy, taki mokry, wilgotny, chłodny poranek. Ale jest na plusie, tylko że podejrzewam, że tego plusa to się nie będzie odczuwało. Jestem ciekawa, jak będzie w ciągu dnia. Pogoda się sprawowała, ale teraz wezmę sobie tylko troszeczkę kawusi. No i przyszłam tutaj na moje krzesełko, ale ono jest bez kocyka. Krzesełko, kocyk, no wiecie. Ponoć starsi ludzie tak zdrabniają młode mamy z powodu swoich maleńkich dzieci. No i babcie, ponoć też. To ja już jestem dawno babcią. No i tak faktem jest. No, także ja tak zdrabniam, ale tak mi jest fajnie. Ja zauważam, że dużo osób zdrabnia tak wszystko. A to też ma swój urok. Wiem, że niektórzy tego nie znoszą. No ale cóż, takie życie jest, że jedni lubią jedne rzeczy, inni drugie. To tak, a mnie się jeszcze tutaj język plącze. Tam widzicie, garnuszek stoi jeszcze z sosikiem. Gęsi już nie ma. Wiecie, tak. Gęsi już nie ma, ale jeszcze trochę sosiku zostało. Ten jest taki gęściejszy, co dla Zbyszka. On lubi taki. A ja tam mam jeszcze odlany sam ten tłuszczek spod gęsi. Też na jakiś tam obiadek będzie do czegoś. No. Dzisiaj mam drogę do Katowic, miałam dzisiaj iść na działkę, już wczoraj miałam, a kiedy ja tam nie miałam iść na tą działkę, no wiecie, jak to jest, nie? No ale jest też i taka pogoda, że ani mi nie żal, że nie idę, chyba że w ciągu dnia się polepszy, zobaczymy, może jutro u nas sobota jutro, to zdaje się, że zapowiadali, że będzie ładniejszy dzień, przynajmniej żeby mokry nie był. No to tam bym poszła, zrobiła to, co miałam zrobić, no ale to już zobaczymy, to będzie jutro, to zobaczymy, co tam jutro. A dzisiaj kawę piję, odwiozę Wiki, chyba wrócę do domu jeszcze po coś zjeść, bo nie chcę na pusty żołądek jechać do Katowic. Ja zaczynam znowu, znaczy nie od nowa, codziennie od nowa zaczynam.
staram się znowu przejść na moje jedzenie i na razie jestem na takim etapie, że no, jestem jednak rano głodna. Może nie teraz, ale tak za godzinkę to będę już głodna. A jak pojadę do Katowic, to będę miała różne pokusy, a nie chcę wydawać pieniędzy. Poza tym raczej wszystko jest takie, co nie powinnam jeść. A potem maczki tak kuszą, a ja maczka uwielbiam, chociaż to jest niezdrowe. Więc sobie przyjadę do domu, zjem sobie tam, nie wiem, albo omlet sobie zrobię z jajek, albo jajecznicy, albo no nie wiem, zobaczę jeszcze, co tam zrobię. Zjem. Może uda mi się znowu tą moją bestię wyprowadzić w butach na spacer i pojadę. Mam nadzieję, że to już nie będzie za późno. A, po drodze bym jeszcze musiała kupić masło w Lidlku, ale też tylko ja kupię, no bo Wiki, zaraz, Anetka mi tutaj radziła, jak to zrobić tego screena. Muszę tylko zapytać Wiki, nie wiem, czy będzie miała czas teraz. To bym wtedy dostała więcej tego masełka na dwie osoby, nie? Z Lidla, bo z Lidla nie mam w ogóle, nie mam porobionych żadnych screenów, a z Biedronki to jeszcze nie zrobili tej aktywacji, nie aktywacji, tylko wiecie czego, aplikacji sobie ani Zbyszek, ani Wiki nie zrobiła. No, a z Lidla ma Wiki, to zaraz pójdę do niej, może to zrobi, zobaczymy. Potem mi musi pokazać, jak mam tą aplikację otwierać. Nie aplikację, tylko tego screena jej. No, zobaczymy. Dobra. Także plany jako takie wstępny zarys na dzisiaj jest. No, mam tam więcej planów, co trzeba zrobić. Ciągle nie zrobiłam tej listy do odhaczania. No, ale ciągle też nie mam kiedy. A jak już usiądę, to mi się chce kimonko. No, także zobaczymy. Dobra, piję kawę i spadam. Rano taki mam jeszcze szorstki ten głos. Chyba więcej osób tak ma, nie wiem, tak myślę. Rano lepiej nie zaglądać ani do lustra, ani mnie słuchać. Dobra, na razie kończę. Zobaczymy się później. A w ogóle to kończę tu z mojego lasu. No i zrobimy sobie mały haul zakupowy. Miałam iść tylko po masło, ale wiadomo, jak to się kończy. Ale udało mi się, więc tutaj mamy tak. Ja jeszcze byłam na moim targu moich pań po jajka. Mam 10 jajek od nich, bo tam jeszcze w lodówce są, to chciałam to kupić. A w Lidlku udało mi się kupić 6 kosteczek. Takie inne masło to jest, tak jakieś, tego jeszcze nie było, czekajcie, bo chcę to złapać tak, żeby było widać, o, mamy 6 kosteczek masła, oczywiście 3 na kartę, ale mam aplikację od Wiki, udało się i będę teraz tak kupowała, wszyscy tak robią, moja rodzina je dużo masła, Zbyszek je masło, Wiki je masło, w sumie ja tego masła jem najmniej. No wiadomo, że mam aplikację niby na całą rodzinę, ale jak tak będzie miał każdy swoją aplikację, to takie rzeczy jak masło, jak będzie taniej w promocji, to dobrze jest wykorzystać. Wszyscy tak wykorzystują, będę wykorzystywała i ja. Bo skoro można kupić w niższej cenie, to dlaczego przepłacać? Było po 4,50 to masło dzisiaj. No, to masełko mamy i 3 kostki pójdą do zamrażarki, a 3 pójdą do lodówki. Kupiłam jeden serek Camembert. Ja tak go robię na połówkę wzdłuż i na patelnię, że ono się tak rozlewające jest. Czasami na to jeszcze dam 2 plasterki żółtego sera i to jest, jak to się tak rozpuści, ale tak, żeby nie wypłynęło. To jest naprawdę pycha. Jeden taki serek wiejski wzięłam. Nie robiłam dużych zakupów. Boczek wędzony, bo jeszcze nie wędzimy, Zbyszek musi skończyć wędzarnik, potem będziemy kupować mięcho i będziemy wędzić. Przede wszystkim dużo boczku i słoniny będę wędziła, a potem by trzeba kupić też słoninę, jedną na wędzenie, a drugą do topienia i zrobię potem takiego fajnego smalczyku, trochę biały, surowy ten
słoninę, a trochę tam się wytopi też i tej wędzonej i to będzie taki fajny smak. Dawno nie było smalcu, tylko bym sobie musiała w końcu ten chleb zrobić, ale znowu nie mam tej babki jajowatej. No, muszę kupić tą babkę jajowatą i to wtedy znowu ruszę z moimi chlebusiami. Ale póki co jest boczek wędzony, to kapusty. Wiki kupiła Miller Milsia, bo tam miałam zdaje się kupon ze zdrabki. Ostatnio chodziłam, to ciągle nie było. Było wykupione, teraz był. No, a ona lubi pistacjowy, więc jej kupiłam. Za to, że mi dała tą aplikację. Kupiłam też i śledziki na dzisiaj do obiadku, można do śniadania, no nie wiem, ja sobie wezmę do śniadania te śledziki, zrobię sobie jajka i śledzie, wiecie, zamiast kiełbaski, no, bo mam akurat taką ochotę dzisiaj. I kupiłam u pani na targu żurek. Ten u tej pani jest zawsze najlepszy. Jak nie zrobię swojego, to tylko ten. Bo jak kupuję te w tych różnych jarzynowych sklepach, to nie jest to. No, ta pani zmarła, która to sprzedawała, ale się okazuje, że ona to tylko sprzedawała, a ktoś z rodziny chyba robił. I oni nadal robią, a tam jedno stoisko, co jest obok, to po prostu handluje tym. Także jest żurek, będzie dzisiaj na obiad. Miałaby dzisiaj zupa grzybowa. Ale mówię, dobra, będzie żurek z grzybami, także też nie będzie źle, nie? No. Także taki mi przyszedł pomysł dzisiaj. A tutaj jeszcze też byłam w Jarzynowym na targu. Na hali, bo jajka tylko na targu kupowałam i czosnek. Tu mam czosnek, jeśli to jest. Jajka i czosnek kupowałam u pani na targu, a na hali kupiłam ten swojski makaron. Nie muszę sama robić. Był czas, że ja robiłam, co niedziela robiłam makaron, albo zrobiłam więcej, że miałam na parę tych niedziel na przykład, nie, do rosołu. I sama robiłam. Ale ten jest bardzo fajny. Też jest niby swojski. Na hali kupowany. Także, no trzeba by się znowu pokusić. Może na święta zrobić samemu, ale zobaczymy. W każdym razie jest makaron, bo już tutaj się skończył. Jest zielona cebulka, bo tak przyszedł mi smak, bo głodna szłam, nie? I kupiłam tą rzodkiewkę. Wprawdzie to jest chyba już z hydroponiki, bo to już chyba nie jest w tym w ziemi, ale do serka będzie można sobie zjeść. No i kupiłam 3 kilo takich ziemniaków. Lubię ten kształt, bo mi się to fajnie trzyma, jak mi się obiera. Także kupiłam więcej, chociaż jeszcze mam ziemniaki, ale wymyśliłam, bo mam mięso w lodówce z rosołu. Mam nadzieję, że ono jest jeszcze dobre. I po prostu zmielę i zrobię kluski, pyzy z mięsem, jak to się mówi, nie? No, po prostu tak, ciasto jak na kluski śląskie, tylko będą większe kulki, no i do środka pójdzie farsz mięsny. Do tego będzie sosik, ale to nie dzisiaj, chyba na jutro mam, tylko musiałam to dzisiaj zrobić, bo jutro jakbym szła na działkę, to nie będzie mi się chciało bawić tymi kluskami. Na niedzielę może im zrobię kluski, nie wiem, mam tam mięso, jeszcze filet z kurczaka, no to by kluski, ale to bym do tego musiała też jakiś sos. Może być grzybowy sos. No. I wtedy będzie kiszona kapusta do obiadu. No zobaczymy jeszcze. Ale takie pomysły mi się zaczynają tutaj, wiecie? No także mam 3 kilo tych ziemniaków, mało tych zakupów, bo w sumie szłam tylko po masło. Nie chciałam za dużo kupować. Także tyle. I teraz sobie szybciutko zrobię jedzonko i uciekam do tych Katowic, żeby za późno nie jechać, żeby potem w tych korkach nie stać, nie? No bo wiadomo, Katowice to jednak jest, a jeszcze tam też ich remonty gdzieś są, także będzie tam, będą korki. Najgorzej przez Chorzów przejechać. Bo tam przy hucie Kościuszko byłej jest reorganizacja, w ogóle robią jakiś tam węzeł, nie wiem, drogi poszerzają,
No ale zanim to będzie poszerzone, to to jest zwężone i wiadomo, że tam się jedzie tylko jednym pasem w jedną i w drugą. Trzeba się, wiecie, na suwak, jak mi ktoś napisał. Ja mówię zamek, a ktoś mi napisał na suwak. Trzeba się tam właśnie z trzech stron, jak się wraca z Katowic, to z trzech stron jest ten suwaczek, także korek jest dosyć długi. No, dobra. Teraz sobie zrobię jedzonko i jeszcze sobie zrobię kawkę, co by mnie nie kusiło w mieście. Na kawkę. Bo w mieście nie jest taka dobra kawka jak w domu i jest dużo droższa. Chociaż bywają dobre kawki. Bywają. No, to by było na razie tyle. To ja się zabieram tutaj za robotę. Załatwiony. A to jest nasza izba rzemieślnicza. W Katowicach. Bardzo fajne, wygodne schody na drugie piętro, ale się za bardzo nie zmęczyłam. Ta klamka tu jest na takiej wysokości jak moje oczy. O! Także zaraz mi pokażę, tam jest Plac Wolności. Kiedyś tam był pomnik naszych wyzwolicieli. A tak wygląda izba rzemieślnicza. Ja jeszcze mam troszkę czasu, więc będę mogła sobie iść na rynek. Mam nadzieję, że mi się uda. Tak wygląda z innej strony Plac Wolności. No i idziemy na ulicę chyba 3 maja to jest. A tam widać już nowoczesne budynki. Tu mamy stare budynki, stare kamienice. Troszkę częste, przepraszam. No i ta ulica prowadzi aż do rynku. Tam na końcu jest Teatr Śląski. Mamy tutaj Galerię Katowicką. Byłam już. Jest Dworcowa, ale się nie mylę. Już mi się troszeczkę mieszają te ulice, z Butowa jest Katowic. Idziemy dalej. Dla wszystkich, którzy pochodzą z Katowic, a już tu nie mieszkają, to tutaj mamy Zenit, dom prasy. Się pozmieniało, mamy taki fajny plac, ale to pewnie wiecie. A ja tu wchodzę do góry, żeby było, można było z góry nagrać, jak to tam wygląda, ale dużo nie widać. Mamy już koło, 2 koła są. Ja to dopiero filmowałam. Jest koło większe i koło małe. Ta jest karuzela. Teraz tam pójdziemy, nie mam dużo czasu, bo mam mało na godzinę tylko opłacony ten parking, a już tam załatwiłam. Tam jest Teatr Śląski. No tutaj wszystko na razie, prace trwają. Tam pewnie montują tego łosia mówiącego. I dopiero tu byłam, dopiero tutaj wam nagrywałam i znowu jesteśmy. Są 2 karuzele. Jedna jest do kręcenia, druga tam jest z tymi grzanymi winami będzie. Idziemy teraz na dół, zobaczymy. Przejdziemy się kawałek i będę musiała już lecieć w stronę mojego samochodu na Plac Wolności. Ops, troszkę wysoko. Budek duży, tu trzeba uważać,
bo tutaj są te motory kolejowe. To wejście, na razie jest wszystko pozamykane, ale tam widzę, że są coś, jakąś kopułę zrobili. Ja tego nie kojarzę z zeszłych lat. Czy to było, czy nie? Zaraz zobaczymy. O, i choinkę zaraz pójdziemy zobaczyć. Idziemy choineczkę zobaczyć. Chyba jest żywa. Jako piękna. Proszę. I na pewno pachnie. No naprawdę fajna ta choinka. Zaraz tutaj będziemy wąchać. To jest chyba coś takiego, jak ma hortensja, co od niej gałęzie brałam. One cytrusami pachniały. Tak mi to wygląda. Zamiast choinkę to aparat zaczął wąchać głupia. Ale super. Naprawdę prawdziwa choina. I to taka wielka. No. Na razie to jeszcze tutaj wiadomo. Wszystko pozamykane, bo za niecały tydzień zaczynają. 22. No i tam będzie ten łoś gadający. No tutaj mamy to jedno. Karuzelę, właściwie to taka karuzela, wiecie. Z wiatraczkiem. Ale to wam pokażę, jak to będzie już działało, bo nie omieszkam tutaj przybyć. A tu są dwie takie półkule i tego nie było. Ciekawe, bo nie widzę tych małych takich z tymi scenkami. Może teraz to będzie, te scenki będą w tym. Tam będzie też chyba lodowisko. Nie tutaj, tylko tam dalej, bo zawsze jest. A tutaj w tych półkulach mi się wydaje, że tego nie było. Może te scenki rodzajowe teraz tutaj będą. Zaraz zobaczymy. A tam będzie budowane lodowisko, bo na razie chyba jeszcze nie. Też tam słychać, jakby się znowu woda lała. Albo mi się wydaje. Jest tam woda. Już jest troszeczkę tak. Chyba się buduje. Już się mrozi to tam. No, będzie takie lodowisko. Nie duże, ale zawsze coś. Dzieci mogą pojeździć. Śląski Młyn. Śląski Młyn tu pisze. Śląski. Jeszcze z jednej strony i idziemy. No w sumie dzisiaj nie ma co oglądać. Na razie jeszcze jest wszystko w fazie stawiania, ale na razie nie widzę tych innych. Tu jest ten wózek górniczy. Mój tata jeździł pociągiem podziemnym z wagonikami, ale nie wiem, czy to z takimi. No, to wiadomo, że to jest imitacja, to nie jest prawdziwe. Prawdziwy jest większy. No, tutaj się wchodzi. A może tu jakieś restauracje? Bo nie wiadomo, co to będzie. Przyjdziemy, będziemy widzieli, co tu jest. Na razie nic więcej nie stawiają. Także odeszłam i będę szła w stronę samochodu. Jeszcze tam zobaczę, czy tutaj widać skrzydła. Widać kawałek skrzydła pomnika powstańców śląskich, bo w lecie były te liście i nie było tak widać. A teraz już pozbierali stąd palmy, bo tutaj w lecie palmy stoją nad tą niby rzeką. Pod tym jest prawdziwa rawa i ona płynie tam. Nie będę tam teraz przechodziła, bo bym musiała przez torowisko znowu przechodzić, a tam jakieś prace widzę. Są. Ale ten pomnik powstańców śląskich może mi się uda. Ja wam ostatnio nagrywałam jadąc, troszkę ryzykując. No teraz nie będę tamtędy jechała, ale przybliżę. Jak przybliżę, nic nie będę mówiła, bo to jest potem źle słychać. No się zaś nagadałam, zaś się nie nagrywało pewnie, ale trudno. Tu mamy sklep. Pokazuję. Mam nadzieję, że tą rawę będzie widać, co wam nagrywam, bo już nie idę tam drugi raz. No jednak nie nagrało się ta rawa. Dalszy ciąg, ale jak będę tutaj może za tydzień, to może wam nagram tą rawę. Przedłużenie, to znaczy się to, ta woda, która tam jest na dole, no wiadomo, że nie u góry.
ale ta woda, którą Wam pokazywałam, czy tam palmy stoją często w lecie, to pod nią płynie prawdziwa rzeka Rawa i ona wypływa tam dalej. Wam mówiłam, że nie pójdę zobaczyć, ale jednak w końcu poszłam, no ale zrobiłam pauzę, no i nie nagrałam tego. W każdym razie jest trochę czyściejsza ta rzeka niż kiedyś była, no i przede wszystkim nie śmierdzi, bo to był taki śmierdzący ściek, że to nie szło. Ale to Wam kiedy indziej pokażę, już się teraz tam nie wracam. No, już lecę teraz do samochodu, hałas tu jest, lecę do samochodu, bo mi się skończy zaraz czas, a nie chcę płacić tutaj jakiejś sromotnej kary, nie? No, mówiłam też o tej choince, że ta choinka jest taka piękna, nie taka jak w Bytomiu, no ale to jest w końcu to jest miasto wojewódzkie, Katowice, nie? Stolica Górnego Śląska. No to wiadomo, no jeszcze wiadomo, kto się tu urodził, nie? Czyli ja. No. Dobra, jeszcze raz spojrzymy na tą choinkę i lecę, bo jak będę szła szybko, to będę miała zadyszkę. No, jest choinka. Ładny kolor ma, taki jaśniejszy troszkę. To nie jest srebrny taki, ale jest taki jaśniejszy. U hortensji jest ta sama choina, ale nie taka wielka. Sobie wyłączyłam, nawet nie wiem w którym momencie, no ale już trudno. A tutaj nic takiego nie ma, mam nadzieję, że stąd się uda wyjść. Są windy, ale ja co tą windą nie będę jechała. A tu chyba jest Ciuchland. Ej, Ciucholand tu jest takie duże. Woda. Chociaż 35 zł na wagę za kilo. Szale po złotówce. Ale nie będę tam szła. Są schody. Nie mam dzisiaj czasu. I teraz wracamy schodami. Tam jeszcze są schody do góry, ale tam już nie wiem, co tam jest. Nie. I tu jest tak, jak się zawsze chodziło. Aż na dół. No i witam serdecznie. Jestem już długo, długo w domu. Zrobiła się już noc, mówię ciszej, mam nadzieję, że będzie dało się to tak podgłośnić, żebyście normalnie słyszeli, ale nie mogę za głośno mówić, bo tu już wszyscy śpią, no, łącznie z psem. No, a ja po prostu jak przyjechałam, to między innymi, bo to wiecie, z tego miasta, to od razu z obiadem walczyłam, znaczy walczyłam, zrobiłam ten żurek z grzybami, i z kiełbaską, z ziemniakami. Oczywiście ziemniaki osobno w garnku. Jeszcze tutaj są. Będzie jeszcze na jutro tego żurku. I ugotowałam więcej. To sobie Zbyszek wziął ze śledziem. A Wiki, nie wiem, czy jadła śledzika, czy nie. Bo kupiłam te wiejskie śledzie z Lidla. One są bardzo dobre. One są dla nas, one są lepsze niż te takie... Zapomniałam jak się nazywa ta firma taka. Są takie naprawdę dobre śledzie wiejskie, ale te z Lidla przebijają. One są naprawdę smaczne. No i Wiki zapowiedziała, że ona chce te śledzie na Wigilię. Bo jej nie smakują te śledzie jak ja robię. Bo jak je moczę, to ja je długo moczę. A ona zawsze jeszcze na początku mówi tak, że one są słone. Na początku się wydają słone, a za chwilę już nie mają smaku. Także tak do oleju to nie będę już chyba robiła, tylko kupię jej po prostu te śledzie wiejskie. One są naprawdę przepyszne. A będę tylko robiła w tym pomidorach i w tym sosie musztardowym takim z tą musztardą francuską. Bo to z kolei Zbyszek lubi, a te czerwone to chłopaki lubią. No to tak się jakoś podzielimy. W śmietanie nie wiem, czy będę robiła. Właściwie, no jak Zbyszek, jak będzie miał te w musztardzie, to już nie w śmietanie, a te w musztardzie dłużej mogą być. Bo tam też cebuli nie ma. No, to one dłużej wytrzymują, a z kolei te w czerwonym sosie tam jest cebula, ale ona jest przesmażona. Ale o tym to będziemy mówić jeszcze później.
No, ale właśnie chciałam powiedzieć o tych śledzikach, że są naprawdę bardzo dobre te śledzie. No, także zjedzone. A dzisiaj w ogóle jakoś tak dziwnie nagrywałam w tym mieście. Ja was bardzo przepraszam, że ja tak kręciłam tą kamerą. Samej mi się zrobiło tak troszeczkę nie bardzo, jak to oglądałam. Bo jak się zrobi na dużym oddaleniu i się tak obraca, to ten obraz zaczyna jeździć. No, jak pojadę, jak już znowu będzie jarmark, pojadę, żeby zobaczyć, co w tych kopułach tam jest. No to będę starała się jednak powoli. I jednak muszę mieć na patyku, na selfie sticku, dlatego że mi co chwilę się palec omsknął i mi się zatrzymało albo wyłączyło i się nic nie nagrywało. A ja wam poszłam nagrać, pokazać właśnie tą rawę, jak ona wypływa spod tego, tam między domami. Jednak poszłam tam, nagrywałam, gadałam, no i nic nie nagrało się. No, tak samo w tym skarbku, to co wam pokazywałam po schodach, jak jechałam, to był skarbek. Mi się wydawało, że nagrywam, jak wchodzę do tego skarbka i te wszystkie piętra, co tam jest, a w sumie mi się tylko nagrało ostatnie piętro szmateks. No, także może to kiedyś jeszcze powtórzę. Jakoś taki nieudany dzień na to nagrywanie na mieście był dzisiaj. To też to, że ja się bardzo spieszyłam, bo na tych parkomatach tam za bardzo nie widzę dobrze, jak tam mi się wyświetla. No i sobie na godzinę tylko zrobiłam ten czas do postoju, bo tam jest tak, że najpierw się wam zrobi pół godziny chyba, a potem co dodajecie następny ten, to się co 10 minut. Wiecie? Co 10 minut, ale tam pieniążki lecą, nie? A co 10 minut jest ta granica taka. No. No i widzę, że tam już się 6 zł nabiło, a dopiero potem zobaczyłam, że to było tylko godzinę w sumie. No a wiecie, 20 minut zajęło mi w cechu rzemiosł, izbie. Teraz się to nazywa izba rzemieślnicza. Jak ja byłam w wieku, kiedy tam egzaminy zdawałam, no to było napisane, taki wielki napis był, cech rzemiosł różnych. No a teraz izba rzemieślnicza, ale nie szkodzi. Przepraszam. Ważne, że to tam nadal jest. I tam były przemiłe panie. Przemiłe panie, już jedna na dole. Ja wam nagrywam, jak już schodziłam i jak już wychodziłam do tej bramy wielkiej, ale właśnie jak się tą bramą wchodziło, to jak się po tych schodkach do góry weszło, tam cała ściana była zaszklona, drzwi oczywiście tam były i tam była taka przemiła pani, która mi od razu machała, że mam tam wejść. No i ona się pytała, to taka jakby informacja, się pytała, gdzie, co potrzebuję, zaraz mnie skierowała na jakie piętro, gdzie mam iść. No i oczywiście bzyczkami otwierała drzwi kolejne. Przepraszam, ale coś mi tam wpadło. Herbata jeszcze jest bardzo gorąca. No i się jeszcze chyba całkiem nie ten kolorku nie dostała. Otwierała mi też przeszklone drzwi, żeby od niej wyjść, bo tam, żeby do niej wejść, to ona musiała to otworzyć. No i potem tam na tą klatkę schodową, co szłam, też mi otwierała. Jak wychodziłam, to też mi machała. Ja też machałam. Bardzo przyjemna babka. Taka, no dla ludzi. U góry, jak byłam tam, bo na drugie piętro wchodziłam, to były też dwie kobiety młodsze, ale też były takie miłe, pomocne, wiecie. Ja tam nie robiłam z siebie jakiegoś debila, że nie wiem, co gdzie wypisać, ale się okazało, że ja mam złą kartkę, zły wydruk miałam. No i dała mi tam, powiedziała, co, jak napisać, że bardzo fajnie, kiedy to będzie. Się pytała, czy sobie sama przyjadę, czy mnie pocztą mają wysłać. Że właściwie to oni jeszcze zadzwonią,
Także bardzo, bardzo, bardzo miła obsługa i wszędzie w urzędach się spotykam, że jest do tej pory wszędzie, prawie wszędzie się spotykałam z takimi naprawdę fajnymi ludźmi, takimi życzliwymi. Tylko ta jedna pani u nas w ZUS-ie, tam jest tych okienek trochę i tak jak załatwialiśmy inne rzeczy w innych okienkach, byli naprawdę pomocni ludzie, tacy fajni. A ja już drugi raz trafiłam do tej samej kobiety, która nie powinna tam w ogóle być. I jak ja załatwię sobie wszystko w tym ZUS-ie, to wam potem powiem. No, także dzisiaj bardzo szybko mi dzień przeleciał. To jest też to, że się szybko robi ciemno. Ja jechałam po trzeciej z miasta. To już taki piękny był zachód słońca, takie złote to słońce i te chmury się tak pięknie układały. No ale nie mogłam jechać i nagrywać, nie? I to tym bardziej, że to było, jak ja jechałam tam, to było tu. No, później jak jechałyśmy z Wiki już, to też taka super pełnia znowu jest, jakaś chyba pełnia bobrów czy coś, ale też jakaś podobno super pełnia teraz, jakieś przejście, jakieś, jak ktoś się astrologią interesuje, to tam pewnie wie, o co chodzi. Ja to tak tylko podsłyszałam na kilku kanałach, w każdym razie, że ma być dobrze, że jakieś zmiany mają być dla nas, ale ma być dobrze. No to zobaczymy, czy będzie dobrze. Ważne, żeby było dobrze, nie? No. Dzisiaj jak w radiu jechałam, to słyszałam w radiu, speaker mówił, że przyszły prezydent Ameryki już zapowiedział, że będą zakazane niektóre książki. Bo już, ja już o tym słyszałam wcześniej. Bo mi już Wiki mówiła, że jest jakaś lista 300 chyba książek, które będą zakazane. Nie będzie można ich tam czytać u nich. Między innymi Harry Potter, jakaś muszka mi to lata, Harry Potter, te takie kultowe książki, nie wiem czy Wiedźmin, ale Igrzyska Śmierci, coś takiego. Nawet Tomek Sawyer już jest podobno w niektórych Stanach zakazane. No. A najbardziej mnie rozbawiło, jak ten speaker to spuentował. Powiedział, jakie tam te książki, takie naprawdę, takie książki, które u nas są na topie, te książki, nie? Też jeszcze wiecie co? Zmierzch. No, saga Zmierzch. Dużo takich książek, które Wiki już czytała. No i ten prezenter w tym radiu skwitował to tak, że blondyn, a tak jakby nasz Czarnek. Mnie to tak rozbawiło, bo wiecie, to tak to zestawił akurat, że no, a jechałam dosyć długo z tych Katowic, no bo jednak korki jednak potem już były. Jak przyjechałam do Katowic tam na ten Plac Wolności, martwiłam się całą drogę, że będę jeździła w kółko wokół tego Placu Wolności, bo to jest takie jakby rondko, nie jakby, ale jest takie, i będę szukała miejsca. Ale się okazało, że miejsce czekało na mnie, bo ja sobie tak wyobrażałam, że ja przyjadę i żeby tylko na tej ulicy, właśnie na tym odcinku, gdzie jest ten cech, żeby było miejsce, nie? No. I ja tak jadę, patrzę, no jest wolne miejsce. Wjechałam i zadowolona. Tylko mogłam sobie na dłużej tam wyklikać ten czas postoju, bo jednak stamtąd potem najpierw do tego cechu musiałam iść, do tej izby rzemieślniczej, no a potem tam przejść na rynek, to jednak dość kawałek. A jak wracałam, to jeszcze musiałam do galerii, do toalety skoczyć. No zobaczyłam tam parę rzeczy, ale tak w biegu właściwie. No i już naprawdę bardzo szybko się musiałam zmierzać do samochodu. Przekroczył mi czas o 6 minut. I już tam ta pani chodziła, wiecie, tam oznaczona, no ta, co tam sprawdza potem, nie? No ale żadnej kartki nie miałam za szybą, także odjechałam stamtąd i tyle. No,
I tak, byłam w tym, jak wracałam też do Action, weszłam, bo mi tu Urszulka poleciła coś tam, ale tam tego nie widziałam. W każdym razie przy okazji sobie kupiłam te worki strunowe na 3 litry, bo jeszcze chwila i będą karpie. Tylko jak patrzę, to ten worek nie jest zbyt duży. I nie wiem, czy nie kupię sobie jeszcze worków takie do mrożenia. W Aldi były też takie na takim zwoju. Bardzo fajne, duże te worki. No nie są takie mega worki, ale są takiej wielkości, że ja zawsze karpia płat, jak kupowałam, jak robiłam płaty, filetowałam karpie, to mi taki płat zawsze wchodził, tak trochę w poprzek, ale mi wchodził. No i to jest przede wszystkim, te worki są takie te grubsze, tak jak kiedyś były, jak byłam dzieckiem, bo teraz, no to wiadomo, reklamówki, te woreczki są tak cieniusie, że palcem zrobicie i już jest dziura, nie? No, a te są takie grubsze. Także kupiłam te woreczki, zaraz wam pokażę, bo płaciłam chyba 4 zł za to. Bo były też tam droższe, ale się okazało, że były mniejsze rozmiarowo. Takie coś, chyba 4 z czymś płaciłam. Już oczywiście otwarłam i wyciągnęłam jeden. Jestem ten. I on jest takiej wielkości, ten worek. Nie wiem, czy to widać. Także fajna wielkość. Jest tu napisane właśnie, że pojemność 3 litrów. Gdzieś tu. O, nawet 3,60. Jest 20 tych worków. Tutaj to mamy napisane. Także wydawało mi się, że to pachnie. To niby to są takie śniadaniówki, niby nie, ale w sumie nie muszę mieć na to zamykanie takie. Wystarczy, że ta struna tutaj jest, że to się zamyka. I z jednej strony jest niebieska, a z drugiej jest taka bordo, różowa. No to jest akurat najmniejsze tam, wiecie, jaki kolor to ma, nie? Ale ten worek jest taki fajny. No i będzie znowu do mrożenia, bo ja lubię mrozić w takich workach różne rzeczy, no i wiadomo, że tutaj się zamknie, teraz nie umiem tego otworzyć, nie? O. O, tu jest różowe, a tutaj jest niebieskie. I właśnie lubię tak włożyć coś, przejechać i już do mrożenia nie wypada i tak dalej. A jak te grzyby nazbieraliśmy i mroziliśmy, to nie miałam takich worków, tylko takie zwykłe, te cienkie, co te w Lidlu się kupuje, chyba 20 litrowe takie z tymi uszami. A teraz mam problem, bo to tyle miejsca tam zajmuje, że ja tam nic, tylko te mam grzyby. A wiecie, to się tak ułożyło, jak to zamarzło. I będę musiała z tym porządek zrobić, no bo jak przyjdzie mi tak karp, to ja nie będę miała gdzie tego karpia dać. No. Też trzeba coś zacząć jeść, te grzyby, nie? Dzisiaj troszeczkę tylko wzięłam do tego żuru, ale tak myślę, że chyba na niedzielę zrobię, bo mam tam filety z kurczaka znowu. Już wolę te filety niż te udka, bo udek to już wszyscy mamy tak. No i zrobię sos grzybowy po prostu do tego. Taki gęsty sos grzybowy zamiast normalnego sosu, nie? No to znowu mi troszeczkę tego zejdzie. Wiecie, nie chcę na siłę wszystko teraz używać, ale muszę sobie troszeczkę miejsca zrobić. A jak się okaże, że tam jeszcze jest za mało miejsca, to rozmrożę jedną paczkę tych grzybów i zrobię marynowane. Tylko że one nie są tak w całości, tylko są pociechane, nie? No. Także zobaczymy. Ale nie zrobiłam wszystkiego. W domu jak przyjechałam, to nie zrobiłam. Oprócz obiadu to nie zrobiłam nic z tego, co miałam zaplanowane. Także jutro znowu będzie mi się to wszystko nawarstwi. I oczywiście, że ja tego wszystkiego nie zrobię jutro. Ale w sumie sobie pomyślałam, czy ja muszę wiecznie gonić. Ciągle... wiecie, nie nadążam wszystkiego, to znaczy się, ja sobie za dużo nakładam na jeden dzień do zrobienia i potem tego nie nadążam zrobić. Przede wszystkim potem jestem już i zmęczona jeszcze z kluską chodzić, a ona teraz strajkuje,
nie chce w tych butach chodzić, po prostu ją się wystawi, ona udaje, że ma paraliż i nie będzie szła, a w domu, jak już potem ją przyniosą do domu, to jak już odleżała sobie, oczywiście strajk musiał być, nie? To potem nagle umiała wstać i paraliż minął i umiała przejść gdzie indziej. Także ona umie w tym chodzić, więc na pewno ją to denerwuje. Ale kurczę, inne psy się nauczyły i to jest dla jej dobra, a ona mi takie fochy stroi i ona normalnie bezczelnie patrzy. Gdzie to jest, naprawdę śmiesznie się słucha. Ale jak ktoś ma pieska takiego, to widzi, czy ten piesek jest uparty, upierdliwy, bo to się pozna po mordce u takiego pieska, jak jest zadowolony i się śmieje, albo jest taki akurat nie, sama se w tym idź i nie pójdę, wiecie, to się widzi, to można odczytać normalnie w tych oczach i to jest wkurzające, bo ona się położy, no nie będzie szła, no. Także z nią jeszcze też troszkę nerwów mnie to kosztuje, no ale co zrobić, nie? No, taki mały knucik za przeproszeniem. No, a tyle i radości, i czasami nerwów kosztuje. No, ale chcę ją nauczyć do tych bucików nie dla naszej fanabery, tylko po to, żeby potem jej ten mróz nie szkodził. Mróz, ta sól, no ale jak to wytłumaczyć temu psu? Dziecku tak za bardzo nie wytłumaczycie, a co dopiero pieskowi. Poza tym może ich zrozumie, ale wam nie da poznać, że rozumie, o czym mówicie, nie? No, dzisiaj też przeczytałam komentarz jeden. Troszkę mnie... No, nie wiem, czy tak rozbawił, to nie, ale tak mi sobie pomyślałam, nawet napisałam, odpisałam, że ta osoba stąpa po cienkim lodzie, bo było w tym komentarzu, że Wiki ma za ostry makijaż, za mocny, że ją tu postarza. Ja sobie pomyślałam, hopie, bo to chyba jest mężczyzna. Nigdy nie gadaj kobiecie, że ma coś nie tak z makijażem. Poza tym, no Wiki już nie jest podlotkiem, znaczy podlotkiem, nie jest 17-16-letnią dziewczyną. Ona już ma 24 lata. Ja już w tym wieku to już miałam chyba dwójkę dzieci. Ona już ma swoje lata i maluje się tak, jak ma ochotę i... Bo to chyba z tej kawiarni, jakby byłyśmy. Tam akurat takie światło padało, że wyglądały takie mocno czarne te oczy, a ona miała na niebiesko pomalowane te oczy. Kreski tylko miała. Kreski niebieskie miała. No i brwi, nie wiem, czy Wiki maluje brwi. W każdym razie, choćby nawet, bo że to nie jest złośliwy komentarz. Ja rozumiem, że ktoś chciał wyrazić swoją opinię, ale takie, no nie wiem, czy jakby tak spotkał dziewczynę na ulicy, by jej powiedział, ty masz za mocno pomalowane oczy, to cię postarza. A tym bardziej, jakby spotkał moją Wiki, by jej to powiedział, no... Wiki to ma taki dosyć charakter twardy, jest takim silnym charakterkiem, silną taką osobowością, że ona sobie nie da kaszę dmuchać. Tak szczerze mówiąc, to ja się już dużo od niej teraz uczę, bo my, nasze pokolenie, może nie wszyscy, ale ja byłam w domu tak uczona, że ja muszę być potulna, grzeczna. Jak ktoś coś nawet głupiego mi powie, to muszę to przyjąć z pokorą. I to człowiek wie, że to jest nie tak, ale jakoś tak nie umie odpowiedzieć, chociaż teraz już coraz bardziej staram się. Przepraszam. Być taka asertywna, że nie zgadzać się na wszystko, co ktoś sobie tak wymyśli i ja mam tak, o. Także zaczynam to wdrażać coraz bardziej w życie. Nie chcę już sobie dać pomiatać sobą i to
nie mówię tutaj o Zbyszku, czy o Wiki, czy coś, tylko ogólnie, ogólnie. No, powoli się tego uczę, no a Wiki po prostu, jak coś jest i się nie podoba, to mówi od razu. I wiecie, jak ci się nie podoba, to się nie patrz, nie? No, także takich komentarzy to raczej proszę nie pisać, zwłaszcza na temat Wiki, bo ona tylko jest przez chwilę w tym vlogu. Chyba będę musiała zatrzymać. No, chyba dobrze będzie. No, tutaj by komuś powiedzieć, że jest ktoś za gruby, za chudy, albo nie wiem, coś tam ma jeszcze nie tak. Albo, że ma odrosty. No ja mam odrosty, ja wiem, że mam to odrosty i cały czas się martwię. Nie martwię. Cały czas się zastanawiam. Z jednej strony bym sobie zostawiła, ale z drugiej strony bym chciała się pomalować. Z jednej strony sobie myślę, dobra, to może rozjaśnię resztę, ale to już bym musiała fryzjera. Bo nie mają takie środki, ale z drugiej strony jednak te ciemne i tak się biją, takie dwie, trzy gabrysie we mnie. Co mam zrobić z tymi włosami? No w końcu, koniec końców chyba wezmę w tym tygodniu, pójdę kupić tą farbę i sobie zrobię na ten niby to ciemny blond. A tak jak mi pisaliście, to wcale nie wyglądało na blond, tylko to był taki brąz. A ja mam to opakowanie, tylko mam je w pokoju. Ja wam je jutro może pokażę, jak nie zapomnę. Jest tam napisane, że to jest ciemny blond. No, także kupię ten kolor, tak żeby przyciemnić tylko troszeczkę, ale żeby mi pomarańczowy albo czerwone te włosy nie wyszły, nie? No chyba je jednak zafarbuję, jeszcze tak troszkę pociągnę, a potem kiedyś może mi się zachce obciąć włosy. To wtedy może zostawię już, żeby siwe się robiły, wiecie, nie postępowały, tylko po prostu jak znowu będą miały coraz to większe odrosty, to potem tylko zetnę i będzie mniej tego do zmywania tej farby, nie? No. Ale póki co to i teraz to mam ten koczek takim i on jest dla mnie bardzo wygodny, bo mi tu nie fruwają żadne włoski. Ja nie lubię grzywki, bo się pocę pod grzywką i ona potem jest tłusta taka, to znaczy się jak była młoda, to tak często miałam. Jak robię te koki inne, to też jeszcze czasami mi tutaj te włosy fruwają, no ale robię czasami te inne, bo mam te spinki takie fajne, muszę je wykorzystywać. Ale na razie póki co to z tym koczkiem chodzę i to jest bardzo wygodne, bo mi tutaj mam te wszystkie włosy tu ściągnięte i one mi nie latają, a ja dostaję czegoś, jak mi tu gdzieś włosy latają. Po nosie mi kila albo coś. No, poza tym niby takie ulizane, ale że ten koczek tutaj jest, to ja lubię mieć tu coś wyżej, nie tak tylko ulizane i tutaj nic nie mieć. Widzicie? To już inaczej wygląda, nie? A tak też wygląda inaczej. No i tak sobie to wymyśliłam, a później się dowiedziałam, że to jest dosyć modna fryzura teraz. A tak szczerze mówiąc, nie przyglądałam się innym osobom, tylko tak, no dobra, zobaczymy. Czasami mi się kojarzy ta moja fryzura z tą małą Mi z Muminku. No, ona taka brudna była, nie? No. Także no właśnie, jeśli chodzi o ten komentarz, to nie, żebym się tam obrażała czy coś, to nie o to chodzi. Wiki powiedziałam, to tak popatrzała. No, także ona ma swoje lata i ona się maluje tak jak ja. Wiki ma nastrój, odpowiednio do nastroju. Tak się maluje. Ja czasami na przykład maluję dużo cieniami, a czasami prawie wcale tylko kreski sobie zrobię. Jaki ma człowiek nastrój, tak się maluje. Jest młoda, niech korzysta, niech się maluje ile ma ochotę. I jak jej się nie będzie podobało, to będzie znowu się słabiej malowała. W lecie to ona się bardzo mało malowała, a teraz po prostu robi po prostu takie wyraziste oczy. A dopóki chodziła w okularach, to tak nie było widoczne. Jak teraz bez okularów chodzi, bo ma te soczewki, no to jednak to bardziej widać, nie? No. I tak, dobra. To by było na razie chyba dzisiaj wszystko.
Będę Wam dziękowała już serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vloga. Tam widzę, że troszkę przybyło ludzików, się cieszę. Widać w komentarzach też jest Was troszeczkę więcej i trochę nowe osoby dochodzą, co mnie też bardzo cieszy. No. Także ostatnio nie chcę zapeszyć, ale jest więcej tych komentarzy, staram się odpowiadać, serduszkować i odpowiadać. Dzisiaj mi się chyba udało nawet na koniec dnia, żeby były wszystkie odpowiedziane i poserduszkowane. Także już na jutro nie będą mi przechodziły jakieś nieodpowiedziane komentarze, nie? No. Nie, bez odpowiedzi mojej, o tak, bo tak trochę nie po polsku było. Ale ja lubię sobie nowe słowa wymyślać. My tak w rodzinie lubimy po prostu wymyślać różne nowe słowa, takie wiecie, zniekształcać. Nie, może nie wymyślać, ale zniekształcać sobie słówka. No. Także dzisiaj jestem zadowolona z tego, że co załatwiłam. Jeszcze tylko muszę przelew zrobić, żeby zapłacić za te papiery, które tam wyciągnę z tej izby rzemieślniczej, bo oni tam pieniędzy nie biorą, nie mają tam kasy, tylko trzeba zrobić przelew. To muszę pamiętać jutro, żebym to zrobiła, żebym nie zapomniała, nie? No i potem czekać na wiadomość, czy mam przyjechać, czy mi poślą pocztą te dokumenty, które mi są potrzebne. No, a jutro będę dalej szukała mojej książeczki ubezpieczeniowej. No, jednak jutro też chcę na działkę skoczyć, bo Zbyszek będzie na działce coś tam robił. I zajrzę, czy tam gdzieś nie ma, ale ja wiem, że ja nie, jestem przekonana, że ja to do domu brałam. No i nie mam tego. I dlatego, że tego nie umiem znaleźć w domu, to tam jeszcze też pozaglądam. No. Bo to by ułatwiło też sprawę podobno. No ale i tak muszę jeszcze, ja nie mam obliczonego tego kapitału początkowego i to muszę załatwiać to z tym kapitałem początkowym. No ale to jakoś to się powoli wszystko pozałatwia i będzie dobrze. Także dzisiaj już kończę i oczywiście zapraszam na następny vlog na jutro. Zobaczymy, co tam mi się jutro uda tutaj ponagrywać. Ta nalewką trzeba potrząsać codziennie albo tam przemieszać sobie tą warzechą, oczywiście za każdym razem czystą, żeby to się tam mieszało fajnie. No i niech sobie stoi. Tak, z 2-3-4 tygodnie, 4 może być. 2 to może być za mało. Jak ktoś będzie robił później, no to wiadomo, że to 2 tygodnie to też będzie musiało starczyć, nie? Ale mi się wydaje, że im dłużej, tym bardziej naciąga tym smakiem pomarańczy. A patrzę tam, bo na tym stoi. Muszę ją gdzieś indziej dać, no ale na razie stoi tam. Także jutro będę miała tutaj i sprzątanie, i na działkę chcę skoczyć. Także zobaczymy, jak to jutro będzie. Wiki ma tam jakieś projekty, ona już teraz licencjat będzie, już się przygotowuje, także ma tam co też robić. Także wiecie jak to jest. No. Dobra, to dziękuję serdecznie za ten czas i zapraszam na następny vlog. Ajo, ajo i pa, pa, do jutra. Mm.